Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w szczególny dzień 4 maja 2024 roku. Jest to Dzień Strażaka, Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jeszcze raz w szczególności witam wszystkich strażaków noszących mundury z złotymi i srebrnymi epoletami. Na progu tego dnia pragnę wszystkich przywitać hasłami dnia, które proponuje nam tradycyjnie broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa wyjęte z księgi proroka Joela, gdzie w 2 rozdziale, 26 wierszu czytam: Będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga. Zaś w Ewangelii według świętego Marka w 6 rozdziale, wiersza 41 i 42 napisano takie słowa. Jezus wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi i owe 2 ryby rozdzielił między wszystkich i jedli wszyscy i nasycili się. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, stajemy przed Twoim majestatem i dziękujemy za słowo, przez które do nas przemawiasz i wiarę naszą wzmacniasz. Amen. Na progu dzisiejszego dnia chciałbym złożyć serdeczne gratulacje wszystkim Wam, drodzy bracia strażacy. Życzę Wam Bożego błogosławieństwa, Bożej opieki, Bożego wsparcia. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, awansowanym na wyższe stopnie służbowe. Niechaj Wasza służba służy ku chwale Bożego imienia na rzecz drugiego człowieka. Niechaj Wasza służba nasyca człowieka wdzięcznością za Bożą łaskę i Bożą opiekę. A dziś swoimi oczyma wiary patrzymy na niezwykłe wydarzenia, o których mówi starotestamentowy prorok Joel. Mówi o tym, że człowiek niejednokrotnie cierpi głód i my dziś jesteśmy świadkami głodu, cierpienia niejednego człowieka. Nie patrzymy tylko i wyłącznie na odległe kontynenty, w odległe kraje świata. Patrzymy wokół siebie i pośród siebie i dostrzegamy ludzi, którzy wyciągają rękę w naszym kierunku i wołają: dajcie mi jeść, jestem głodny. No właśnie jak ja wówczas jako chrześcijanin reaguję. Czy jestem zdziwionym? Rozkładam ręce w geście bezradności, bezsilności, jak uczniowie, kiedy Pan Jezus powiada: nakarmcie ich, dajcie tym ludziom jeść. A oni: skąd mamy? Nie mamy pieniędzy. Nie mamy gdzie pójść, by kupić teraz chleb, przecież wszystko jest już zamknięte. I wtedy staje przed apostołami chłopak, który miał 5 bochenków chleba i 2 ryby. I Pan Jezus kazał usiąść wszystkim w grupach 50-osobowych. A potem nakarmił zgłodniały 5-tysięczny tłum ludzi. Ale zanim to uczynił, spojrzał w niebo, westchnął, pomodlił się, wezwał imienia Bożego, pobłogosławił chleb, pobłogosławił ryby, po to, by rozdzielać, by dawać tym, którzy czekali na ten pokarm. Ja mam pokarm. My mamy codziennie strawę, możemy się zasilać i posilać chlebem. Ale czy biorę do ręki chleb i podnoszę swój wzrok i wołam do Boga? Czy dziękuję za dary, które z Bożej łaski spożywam? On ma o ciebie i o mnie staranie. Drogi strażaku, my swoją służbą, trudną, odpowiedzialną służbą, ratując
drugiego człowieka, ratując jego mienie, ratując jego życie. Niejednokrotnie jesteśmy tymi, którzy muszą także i nakarmić tego poszkodowanego człowieka. Czy wołasz do Boga? Czy my dziękujemy Bogu za to, że mamy chleb? Ale mając ten chleb, dziękując za dary, które z Bożej łaski spożywamy, powinniśmy także prosić Boga, byśmy umieli się tymi darami podzielić z drugim człowiekiem. A to wszystko po to, aby imię Jezusa Chrystusa było chwalone i wielbione. Bóg daje chleb każdemu człowiekowi. Ale ten człowiek, który dziękuje za chleb, jest też odbiorcą Bożego błogosławieństwa i Bożego wsparcia. A właśnie takiego błogosławieństwa, takiego wsparcia potrzebuje każdy. Potrzebują nasze domy, nasze rodziny. Potrzebuje nasza ojczyzna. Potrzebuje cały świat. Niechaj imię Pańskie będzie błogosławione. A w każdej kromce chleba zauważ wyciągniętą rękę w Twoim, moim kierunku. Twoje to są dary, Panie. Szczere dzięki przyjmij za nie. Spraw, abyśmy każdej chwili chlebem słowa Twego żyli. Amen. Życzę wszystkim dobrej, błogosławionej soboty. Strażacy, dobrego świętowania dzisiejszego szczególnego dnia. A jeśli wzywa nas głos syreny do służby, to ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.